Dzień dobry, witam wszystkich widzów w programie Lek TV. Oddaję głos do studia. Dziękujemy za nominację Józiu, Skrzypa i Guma. Oddaję głos dalej do studia. Nazywam się Filip Markwiński, jest ze mną Paweł Tomczyk i Karol Szymański i myślę, że możemy przejść do pytań. O kurde. To akurat tutaj... No, marchewa. Tak to bym widział. Z mojej perspektywy. No jest takie. 2-1. 2-1. No wygrałem. 2-1 dla Pawki. Przechodzę dalej. 11 pytań zostało nam do miliona. Tak jest. I 3 koła ratunkowe. Ja wybrałem Karola, gdyż jak na niego patrzę, już mi się chce śmiać. I nic nie musi mówić. I to wystarczy. Coś mam z twarzą, czy o co tu chodzi? No ja wybrałem Pawkę, no bo no zabawny chłopak, śmieszne teksty, fajne żarty i no ogólnie każdy, kto zna Pawkę, chyba wie, czemu go wybrałem. Karol. Next. O, no nie, no to zła trójka. To jest zła trójka. Nie, to jest bardzo dobre pytanie. Nie. No ale... Ty się zawsze denerwujesz. Ja? No. Na co? No. Ja jestem za Karolem. No i widzisz, i a widzisz. Ty, co ty teraz zgadasz w ogóle? Ja siedzę obok niego i po każdym treningu wkurzony. Zawsze przegrywa, wpuszcza dużo. Ja nie wiem, co mam odpowiedzieć, kurczę, bo oni się nie denerwują. Ja nie wiem, czy ja powiem tak. Denerwujesz. Ja się denerwuję? Na młody, ale czemu, co? Siatko noga. O, to tato. No bo ja zawsze gram drugiego, mam jakiegoś kurde lewiznę jakąś kurde. Karol, no i się denerwujesz. Denerwujesz. No dobra, ja dam... Siebie, daj siebie. Ja dam Pawkę po powołaniu na kadrę. Tak, no może teraz się zagotowałem. Teraz chodzi troszeczkę zdenerwowany po szatni. No ale... 10 minut. Ale to jest... To jest piłka. Jakby to powiedzieć, usprawiedliwione. Musimy to akceptować. O, to nie ja na pewno. Ja? Ja też. Kurde, ja mam jednego faworyta, ale nie wiem, czy to jest prawda. Też to słyszałem. Tak, też to słyszałem. Ale no. Ja ze względu na wiek, bo pewnie tam te internety i tak dalej. Ja usunąłem Facebooka i Twittera, także... A można także na siebie nie oddać głosu? Musisz. Muszę? Musisz. Na siebie musisz dać. No to musisz, myślę, jak nie, to wykorzystujesz koło i nie wygrywasz miliona. Że dam na siebie. 3 razy tak. Tak jest, dziękujemy. 3 razy tak. Wszystko wiemy. Ja pasek miałem. Chyba na dupie. Ja dam siebie. No ja dam to, bo tylko to mi przychodzi na myśl. Ja zdałem maturę, jestem z siebie dumny. Ja też zdałem maturę, ale najlepszy nie byłem. No. Nie powiemy jak. Nie oszukujmy się. Jak nie powiemy jak. No z lekką ciężką pomocą. Ciężką pracą. Tak. Zdałem maturę. Ciężką pracą, to. Więc myślę, że jestem najlepszy. Niech będzie. Tu bez dyskusji, nie ma co dyskutować. No daj na siebie, to daj. Dobra, niech będzie. Chociaż tym jest mocny. W tym też. Tak? Uczymy się, uczymy. Chciałem powiedzieć właśnie, cała trójka się uczy. Że cała trójeczka chodzi na lekcje przynajmniej 2 razy w tygodniu. Ale minimum. Skromnie dam na siebie. Nie, no przestań, co ty gadasz w ogóle tam. El Patron to po hiszpańsku najlepiej. Caparilla. No ale myślę, że ja bym przegadał marchewę po angielsku. Ja się dogadam jakoś tam, ale... How are you? Ja mam tutaj już na 6 gwiazdek odblokowanych w klipie. Ale nie będę ciągle na siebie dawał. No nie no. Wezmę drugą osobę. Myślę, że zdecydowanie. Jak zdecydowanie? Dobra.
Myślałem, że siebie dać, nie? Ile razy? To był krymina po prostu. No. Już ja więcej umiem. Szanuj mnie trochę. Chociaż trochę. No szanuję. Byle jak, ale szanuję. O, to ja nic nie umiem gotować, jak mamy cztery. Nic. No to nieskromnie dam na siebie. Dobra. No. Czasem trzeba dzieciom ugotować i żonie, także coś tam się potrafi, nie? Restauracja. Restauracja, ta. U Karola. Zapraszam. Ja mam faworyta. Akurat kolegaś jeden siedzi koło mnie, ale też szatni siedzi obok mnie. No i nie narzekaj. No, no nie wygląda to najlepiej, tak nieskromnie mówiąc. No, gdzie na siebie mam dać? Przecież mam taki porządeczek. Człowieku. Możemy później zrobić klatkę z jego szafki? Wszystko jest założone. No, szafki ogólnie tam, z jego miejsca, gdzie tam siedzi. Koreczki umyte, położone. Buciki. Ja. Teraz butów się nie myje, teraz ty dostajesz w kontrakcie. A, przestań, Karol. Nie miesz wszystkich swoją miarą. Zmieniam zdania. Tak bym to widział. Możemy przejść dalej. Karol. Jakie było te pierwsze pytanie, czy tam drugie? Kto się denerwuje najbardziej? Widzicie? A nie. On dał na mnie. No, widzisz? Co to za argument? Taka prawda. Nie masz dowodu. O kurczę. No ja nie mogę ze względu na dzieci, nie? Raczej nie dadzą pospać. Żonka wszystko robi za ciebie. Ja też nie śpię. Niech będzie, no dobra. No tak, no trochę tak. Znaczy trochę, większość robi za mnie. Wszystko. Ja? No nie wiem, tak mi się wydaje, bo nie wiem, jak mam na to odpowiedzieć. No też, nie śpimy razem. Nie śpimy razem, nie? Skąd mam wiedzieć? Ale niech będzie, wiesz, no. Młody jest, musi się wyspać. No. Ja właśnie nie śpię. No i dam na Pawkę. No. Kompromis, mamy kompromis. A co to znaczy? No, że każdy jest zadowolony. Aha, Karol, nie wiem, co zrobić. Ja też nie wiem. Na siebie, Paweł. Muszę przyznać. Marchew dużo oglądasz? On się uczy. Nie, ja serio. A, bo ty szkoła. A, to nie można, nie ma czasu. A ty, tobie się nudzi, nie? Co ty? Wiesz, firma, interes. Tak. Wszyscy. No ja oglądam, nie? Wszyscy oglądają. No, niech będzie, że wszyscy. Taką robotę robicie, panowie, nie, że to trzeba oglądać. Zawsze jesteśmy. Zawsze jesteśmy z wami, nie? Wiecie, żeby wam nabijać wyświetlenie, żebyście byli lepsi. Trzeba się rozwijać, iść do przodu. No brawo dla nas jakieś. Chcielibyśmy nominować 3 osoby do kolejnego programu. Musimy. Nie dwie, nie jedną, a trzy. Nie dwie, nie jedną, a trzy. Pierwszą z nich ja nominuję. Dobra, ja bym chciał nominować Georgię Czrnomarkowicza. To ja też, żeby miał z kim pogadać, wybieram Mitiego. Mitiego? Nie Mitiego. Miti to aniołek. Mikiego, takiego bramkarza. Wander. On gra, a ty siedzisz. No, to, no. Nie, nawet nie siedzę czasami. To wybieram bramkarza drugiego, żeby też miał kogo bronić. Miki. Ja wezmę mojego starszego brata, Karla Muchara. O. Co to, twoja rodzina? Tak. Ciekawa trójka. Dobrze wiedzieć. Ciekawa trójeczka. Tak jest. Dziękujemy bardzo za wspaniały program. Lajkujcie. Komentujcie, łapki w górę, subskrybujcie. I dzwoneczek na dole. Dzwoneczek na dole, u góry wam się pojawi po lewej stronie jakiś coś tam. Jedzie. Filmik. To tyle od nas. Dziękuję. Na program zaprosił dumny sponsor Lecha Poznań, Grupa A40.